Te mecze za trenera Zielińskiego domowe zostały wygrane 1-0 z Rakowem, 1-0 z Legią. Porażka w meczu wyjazdowym. No wiadomo, że gramy w Krakowie, także Krakowia czuje coś na zasadzie twierdzy i będzie czuła się mocno, no ale też my mamy ze sobą ostatnie dwa mecze w Pucharze na Koronie i na Gielonii zwycięstwo, także no, będziemy tam grać o 3 punkty. No zapowiedzi na pewno będą takie, że chcemy iść za ciosem, ale życie jedno, a boisko drugie. Także tutaj trzeba będzie przede wszystkim odnaleźć się tutaj w kwestii takiej mentalnej, przygotowania do meczu, taktyki, realizacji, podejścia. To będzie istotne. Na pewno te morale nasze się podniosły. Tak mówiłem, już samo zwycięstwo w Pucharze Polski dało nam taki historyczny moment, awans do ćwierćfinału, ale też dało nam taką pozycję statystyczną, taką kadrową, taktyczną do meczu z Jagiellonią. No i będziemy chcieli to wykorzystać. Na pewno ta sytuacja w tabeli, zdobycie tych 3 punktów powoduje, że drużyna wierzy w to, że warto grać i są możliwości do tego, że możemy się utrzymać. Wszystko jest jeszcze możliwe. Po samym meczu w Białymstoku była nie za ciekawa, bo część zawodników była mocno porozbijana i nie wszyscy rozpoczęli mikrocykl treningowy. Było takich 4-5 zawodników. Teraz jeszcze pod znakiem zapytania jest Daniel Dziwniel, jeżeli chodzi o niego, tak pozostali są do dyspozycji już.